Dobra, więc może wyleczę Francisa. Na pierwsze wezmę kolejną apteczkę. Jak mówię, jest ona koło środkowego generatora. Tu coś widzę, jest jakiś bohater. Leży. O, tu są mołotowy w ogóle. O, mołotowy i bomby, w ogóle wszystko okej. Widzę, że mam wszystko jednak całkiem blisko siebie. Te bronie miotane jednak. O nie mi chodzi. A, właśnie, apteczka. I też trochę amunicji sobie wezmę. Dobrze, ludzie. Dobra, wszystko leży. Możemy iść do kolejnego generatora. O, tam jeszcze się leczą. To szkoda, że oni tych apteczek nie oszczędzają na później, tylko że teraz już widzą, że mało ktoś ma zdrowe, to od razu już te apteczki niby już z niej korzystają. Ludzie, chodźcie, to tam jest smoka, mnie może pociągnąć. O, no właśnie, o tym mówiłem. O, nie mogę go strzelić. O Jezu! Ojeju. Dobra, lećmy z tym. Chcę mieć to z głowy. Oni wszyscy żyją w ogóle. I całkiem nie się trzymam ze zdrowym. Ja apteczką też mam nic mało. I zaczynam od tęka. Po raz kolejny zaczyna się od tęka. Tylko gdzie on będzie? Słyszę go, jak tam gdzieś leci z dołu. O, jest tam, widzę go. No i w ogóle. Czy ona się próbowała spinać, czy nie? Gdzie on jest? Będzie leciał z dołu! Jest tutaj! Jest! Uciekajcie szybko tędy! Zoey! Masz, dziewczyno, kłopot. Ja przynajmniej próbuję przed nim uciekać, więc trochę jednak ten tek, no... Po prostu, wiecie, trochę go pochłonie ten ogień z mołotowa. Dobra, lećmy szybko, Zoey, wstawaj, potrzebujemy cię! Czekaj, może cię raz wyleczę, bo dobra, nie ma czasu, muszę ją teraz wyleczyć. Okej, Francis, chcę też iść na górę, bo tam na dole jest trochę jednak groźnie, przepraszam cię. A tak jak widzę, jest dużo lepsza organizacja jednak. O, Hunter. Widzę Huntera. Na to będzie ostrożnie z tym Hunterem. Nie udało mu się, oczywiście. Ale to teraz widać, jest dużo lepsza organizacja niż przedtem. Dużo lepsza. Jest smoker? Gdzieś tam? Nie, może zajdę z dołem. Trochę wszystkiego jest. Smokerów, hunterów, bomberów. Smokera widzę, że tam się wspina. O, on właśnie zawisł na tym, no... Na tym koszu na śmieci. Ha. To było świetne. No, już w ogóle nie mam apteczek, więc no, trzeba będzie trochę się pilnować ze zdrowiem. Już nie będzie jak kogo wyleczyć. No chyba, że jakieś pilce może znajdę ewentualnie. No na przykład w tym domu może coś będzie? To by nie było boomera, który bym nie mógł potem teraz tapnąć. Znowu wezmę sobie jakiegoś mołotowa. No tu tyle mołotowów jest, naprawdę. Nie przeginasz go trochę? O Jezu, o jest co? Co się stało? Znaczy, niby mnie nie pociągnął, ale jednak nie. Nie, może dziadka mu... Nie wiem, dziadka mu przerwała może język, czy co? Naprawdę nie rozumiem, co się stało nawet. No cóż, boomer. Boomer, ludzie! I ostatni generator. No nareszcie. I teraz znowu, czy pierwszy będzie tank, czy pierwsza będzie horda? Jest smoker, który jest... leży. Jest tank! O, i tak wam nie powiedziałem chyba, że jeżeli uruchomicie 3 generatory jednocześnie, to jest możliwe, że mogą się pojawić 3 tanki jednocześnie. Jest taka możliwość. To jest łatwo, że się pojawi kilka pęków naraz. O! Francis! No co ty? Człowieku, no to mi tak wchodzisz bezczelnie pod C. Linię ognia. O, ale... Ej, szybko się go pozbyliśmy! O, też widzę właśnie, jest już obniżony most, więc szybko trzeba je tam już przejść. Okej, Francis się leczy, to nie jest zły pomysł wcale. Okej, szybko, wszyscy na most, szybko, potrzebujemy was. Bo tam mogę wziąć bombę, bo mogłoby mi się przydać, ale no cóż. Takim zdrowiem może sobie tam radę. Okej, wszyscy na most, a ja mam tylko ten guziczek. Widzicie, most się już zamyka, podnosi się. Tu mamy jeszcze, ale widzicie, jednak on nie podnosi, on się do końca nie podniósł, nic tam niby nic dalej się nie dzieje. Widzicie, o co chodzi? A ty patrzcie. Jest jeszcze ta właśnie taka, no, potężna broń, broń maszynowa. Tam na dole tych tęków będzie pojawiać się mnóstwo! O to wam powiem, tych tęków będzie mnóstwo na dole. Proszę to sprawić. Widzicie, już są cztery tęki, widzicie? Próbujemy gdzieś przejść, ale także kiedy one będą już na dole, ja lecę na dół, szybko lecę na dół. O nie, o nie, o chyba, o kurde, było więcej tęków, o nie, to będzie fatalnie. O, niestety. Widzicie, po prostu o to chodzi, że jeden z nas musi się poświęcić. Stąd tytuł Sacrifice, poświęcenie się. Jeden z nas musi się poświęcić, żeby skończyć tą kampanię. Pozwijcie. To jest po prostu droga w jedną stronę. Wejdzie na dole, po prostu już jest gotowa na śmierć. Kurde, nie spodziewałem się, że tych teków jeszcze to się pojawiało jednak. Tam jeszcze ten Hunter niby był, więc kurczę, trochę ryzykowałem tam niby z takim momentem, a może po prostu zły moment wybrałem z tym, no, z tą szarzą na dół do generatora, bo trzeba ten generator teraz po tym wszystkim restartować, niby jeszcze raz trzeba go uruchomić, bo tam niby się wyłączył. No, jak mówię, on jest potrzebny do tego, żeby ten most jednak tam, no, podnieść i w ogóle to wszystko otworzyć, żeby oni mogli przejść, żeby byli bezpieczni. No i właśnie, jak mówię, no, to jest sposób poświęcenia. I właśnie dlatego są potrzebne przynajmniej dwie osoby, żeby żyły. To jest w ogóle kolejna apteczka, gdyby ktoś mógł wziąć, to byłoby naprawdę świetnie. Właściwie nie wiem, czy to będę nagrywał, czy znowu nie przejdę może od razu do tego to miejsca, gdzie już jest ten cały most. Wiecie, może jednak wszystko wytnę, zdobyć wszystko jeszcze raz sobie przejdę na spokojnie. I za chwilę wrócimy do mostu. Jak już się obniża oczywiście, a więc... No, za chwileczkę wracamy. Dobra, poszło! Tylko wiecie co wam powiem szczerze, to że... Musiałem końcówkę zrobić na normalu, naprawdę... Na zaawansowanym naprawdę... Na poświęcenie się i przejść tam na dół w ogóle to wszystko jest za mało czasu, naprawdę. Znaczy z botami jest za mało czasu na zaawansowanym, więc musiałem to wszystko na normalu załatwić. No i właśnie poświęcić się jako Bill. Widzicie, szczerze starty, no trochę jednak próbowałem, jak powiedzmy, na zaawansowanym, jak się nie udało, niestety. No to już teraz może jeszcze właśnie pokażę statystyki. No ostatnie, które zobaczymy w tym let's playu, znaczy w trybie single player. Właściwie to przy tym normalu, właśnie już przy tej ostatniej próbie, już miałem jak Hunter to właśnie niby ten dogonić, już miał na mnie skoczyć, ale całe szczęście jednak... No go zabiłem całe szczęście, no kurde, co ciekawe, mam najwięcej ochrony ze wszystkich tutaj, 37. To u mnie jest rzadkość. Zoey, jaka celność, masywna celność, 58%. Imienić 2000 zombie przy 400 startach to jest trochę ciekawe, a to może dlatego to tak się jest, bo ta kampania jest, jak mówię, krótka, jest taka możliwość oczywiście. No i oczywiście, jak tak słuchałem niby, no a czy tak... Po prostu, gdy niby było to cięcie, to przesłuchałem sobie niby te... Jak właśnie jest dźwiękiem w tych filmach, co teraz nagrałem. Znowu kurczę, ten dźwięk jest w jakiejś gorszej jakości. Naprawdę nie wiem czemu. Nic nie robiłem. Nie wiem, po prostu jakoś ostatnio Fraps nie chce mi w ogóle z tą grą współpracować. Nie chce w ogóle, po prostu jak mówię, dźwięk się z tym Frapsem, no rąbię w Left 4 Deadzie. Niby, że... Właśnie, znaczy w filmie, że się rąbię, że po prostu, że jakoś się pogarsza. To mi się osobiście bardzo nie podoba. Znaczy niby mógłbym nagrywać z ID Softem, ale po prostu jak nim nagrywam, to niestety u mnie spada jednak no, ilość klatek na sekundę, które są jednak w tej grze no, dosyć ważne i dosyć cenne. No po prostu no, lepiej nagrać przy jak największej liczbie klatek na sekundę w Left 4 Dead'a. No i cóż, co jeszcze mogę powiedzieć? Naprawdę nie ma co już mówić, to już była ostatnia kampania, jak mówię, Sacrifice, bo to są kampanie dodatkowe, które sobie ściągnąłem, no i zostawiłem sobie te, no, które ja osobiście uznaję za dobre. No po prostu wiecie, no, oczywiście tych kampanii było więcej, to nie ściągnąłem, ale niektóre były albo niedopracowane, albo niektóre były po prostu nudne. Też takie były. No to zostawiłem sobie takich właśnie 11 kampanii, które jednak no naprawdę nawet bardzo chętnie je przejdę w trybie multiplayer. No właśnie, multiplayer! Wkrótce będzie multiplayer. Właściwie ekipę do tego multiplayer, bo do multiplayer już jakoś tam mam, naprawdę całkiem fajna ekipa, całkiem już mieliśmy parę świetnych, epickich momentów, więc no na pewno będzie mi się z nimi świetnie grało. Tylko właśnie kurczę jest taki kłopot z tym dźwiękiem. Żeby było ich słychać, będę musiał coś z tym dźwiękiem no koniecznie zrobić. Naprawdę to jest jedyna rzecz, która mi teraz trochę tak jakby trochę martwi, że właśnie jak mówię, że dźwięk, że ich nie będzie słychać, tylko mnie. No bo kurde, nie wiem, czy na przykład widzieliście filmy od KillPixa, on też nagrywał tam filmy z Left 4 Dead'a, właśnie jak gra tam ze swoimi kumplami w Left 4 Dead'a. Oto tam słuchać zarówno jego, jak i właśnie jego kumpli, jak właśnie posługują się voice chatem. I właśnie jak mówię, nie, może wy macie jakieś, nie wiem, pomysły na to, jak właśnie jak naprawić ten dźwięk, że właśnie, że po prostu było wszystkich słychać właśnie. Kurde, za dużo mówię właśnie przy tej chwili, po prostu mnie to martwi, naprawdę mnie to martwi i może gdyby ktoś z was, no, mógłby mi przynieść jakąś, znaczy, no podać mi pomocną dłoń, to naprawdę byłbym wdzięczny, no i naprawdę, no, jednak wracając z multiplayera, jeżeli będzie dobrze innych słychać, to, no, te wrażenia będą raczej jednak, no, niezapomniane. No i naprawdę, no, czekam na to, aż jednak zrobię ten multiplayer. Jak mówię, on, właśnie nie wiem, czy on w ogóle będzie jakoś trwał, w sensie takim, że multiplayer, mi się zdaje, że będę przechodził multiplayer. Właściwie nie będzie końca multiplayer, tak mi się zdaje, że po prostu kiedy będę mógł, to będę nagrywał multiplayer i to może być bez końca, że nigdy z tym multiplayerem nie skończę. No tam niby będą się powtarzały niektóre tam kampanie, że tam ilość kampanii się kończy, no ale po prostu wiecie, może oczywiście przejść kilka kampanii, no kilka razy oczywiście, czemu nie? Jak mówię, no jest 6 oficjalnych, 11 nieoficjalnych kampanii, które sobie ściągnąłem. No i jak mówię, mam nadzieję, że wszystkie te kampanie no też przejdę w multiplayerze. Jak mówię, możliwe, że będą takie powtórki z kampanii, że będę niektóre kampanie przechodził parę razy. No ale cóż, do tego jeszcze będziemy musieli dojść. Ale na dzisiaj to już był koniec gry w trybie single player w Left 4 Dead. I to byłem ja. Komentowałem i grałem dla was, przechodziłem wszystko z CDDZio. I dziękuję wam za obejrzenie i oczywiście zapraszam no, na kolejne filmy ode mnie. Jak mówię, w tym filmy z Left 4 Dead'a w trybie multiplayer i także z innych gier, które oczywiście planuję nagrać. Jeszcze muszę dokończyć Phoenixa Wrighta oczywiście, zostały mi tam jeszcze 2 epizody. No i jeszcze oczywiście mam parę innych planów, jeszcze mam parę gier, o których myślę, żeby je dodać, tylko oczywiście muszę je jeszcze przejść, bo jeszcze ich nie przeszedłem. No i cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Chyba już nic, po prostu na razie. Dzięki za uwagę. Na razie. See ya.